Życie studenta nie jest łatwe. Dom, szkoła, nauka, no a do tego ciągły brak pieniędzy. Ale spokojnie, możemy Ci pomóc. Złóż podanie o stypendium w naszej Credit Union, a będziesz miał szansę zostać jednym z tegorocznych zwycięzców. Nie zmarnuj tej okazji i skontaktuj się z nami. Na pewno warto. Pamiętaj, termin zgłaszania podań o stypendia upływa 31 października. Od ponad 35 lat Polimex dostarcza paczki morskie i lotnicze do Polski i innych krajów Europy. Dla wygody naszych klientów odbieramy paczki z domu na terenie GTA i dostarczamy bezpośrednio do rąk odbiorców. Polimex to najlepszy serwis, atrakcyjne ceny i fachowość. Żyjemy w szalenie dynamicznych czasach rządzących się prawami rynku i wielkiego kapitału. Nic więc dziwnego, że czasem stajemy przed trudnymi decyzjami finansowymi. Wybór raty hipotecznej może do nich należeć. Może, ale nie musi. Skontaktuj się z naszą Credit Union, a otrzymasz nie tylko świetną ratę hipoteczną, ale i $750 w gotówce. Dodatkowo pokryjemy koszt transferu. Skorzystaj z naszej oferty, a trudne decyzje znów staną się łatwe. Polish Credit Union. To ma sens. Drukarnia Nova Printing w Mississadze oferuje pełny serwis od projektu do druku, wysoką jakość, krótkie terminy realizacji oraz konkurencyjne ceny. Telefon 905 281 32 31. Karta Credit Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. Szanowni Państwo, mamy zaszczyt zaprosić Państwa na 4. Festiwal Folklorystyczny Polskiej Credit Union 3 listopada o 2:30 po południu w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississadze. Zapraszamy i do zobaczenia. Czy masz zamiar głosować w poniedziałek? 21 października. Jeśli nie zarejestrowałeś się jako wyborca, zrób to w okręgowym punkcie wyborczym. To nasz głos. Aby uzyskać oficjalne informacje niezbędne do głosowania, wejdź na stronę elections.ca. Jednym z postanowień, jakie podjęto na odbywającym się we wrześniu ubiegłego roku w Warszawie 5. Zjeździe Polonii i Polaków z zagranicy, była budowa w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie Kaplicy Maryjnej, poświęconej Polonii Świata. O kilka informacji na temat powstania Świątyni Opatrzności Bożej, Wotum Narodu Polskiego oraz rozpoczynającej się zbiórce na Kaplicę Maryjną Polonii poprosiliśmy panią Teresę Berezowską, przewodniczącą Rady Polonii Świata. Z naszym gościem rozmawia Anna Łabieniec. Witam Państwa bardzo serdecznie i witam naszego gościa. Jest z nami pani Teresa Berezowska, przewodnicząca Rady Polonii Świata. Dzień dobry Państwu. Pojawił się bardzo ciekawy pomysł związany z Polską, ale skierowany do Polonii. Mianowicie chodzi o jedną z dwóch głównych kaplic w Świątyni Opatrzności Bożej. Ma być ona zarówno dedykowana Polonii, jak i ufundowana przez Polonię. W jakich okolicznościach zrodził się ten pomysł? W roku 2018 podczas zjazdu Polonii i Polaków za granicą kardynał Nycz przyjął naszą prośbę, aby kaplica po lewej stronie głównego ołtarza w Świątyni Opatrzności Bożej stała się kaplicą polonijną. Jak Państwo chyba wiedzą, że w roku 1791, jak powstała Konstytucja 3 maja, król obiecał, że będzie świątynia poświęcona właśnie dziękczynieni Bogu za to, że przeszła Konstytucja. Naturalnie, jak wiemy, Polska była podzielona przez swoich wrogów i jak doszła do tego, że odzyskała niepodległość, znów były plany, aby zbudować świątynię. Ale jak wiemy, znów wojna wypadła i w roku 1938 roku, jak miała powstać ta świątynia i miały być początki, nie udało się, żeby to się stało. Kardynał Glemp jako prymas Polski zdecydował, jak Polska odzyskała niepodległość po raz drugi, zdecydował, że będzie świątynia zbudowana. No i tak powstała świątynia na miejscu w Mokotowie. Jest piękna
symbol naszej wiary, naszej niepodległości, a w ogóle symbol dla wszystkich Polaków o tą walkę, o tą niepodległość. I kardynał Nycz zdecydował, że faktycznie Polonia brała duży udział w odzyskaniu niepodległości i że powinna mieć w tej kaplicy swoje miejsce. I z tego powodu powstał ten pomysł, aby była ta kaplica. To będzie piękny symbol łączności Polonii z krajem. Czy jest już projekt jakiś tej kaplicy? Faktycznie jeszcze nie. Świątynia sama jeszcze nie jest wykończona kompletnie i kaplica po lewej stronie ołtarza jest w surowym stanie. Lecz liczymy na to, że będzie konkurs, który będzie światowy konkurs wśród Polonii i da możliwość, aby Polonia miała trochę decyzji, jak będzie ta kaplica wyglądać. Kaplica ma być kaplica maryjna. I jak wiemy, jest Matka Boska Lwowska, jest Matka Boska Ostrobramska, są Matki Boskie, które są poza Polską i w Polonii, w Stanach, w Kanadzie, w Wielkiej Brytanii, w Australii, w Południowej Afryce są kościoły, które mają specyficznie Matkę Boską albo chcą dołączyć się do budowy tej kaplicy, aby ona była właśnie specyficznie polonijna i maryjna. No i oczywiście w tym momencie pojawia się pytanie, skąd na to wziąć fundusze. Rozumiem, że będzie jakaś zbiórka, jakaś akcja skierowana do Polonii, zbierania pieniędzy na ten cel. Jest akcja już zorganizowana przez właśnie Centrum Opatrzności i ma być, ma się składać z tego, że będzie w euro, w polskich złotych i w dolarach, czy to kanadyjskie, australijskie, czy amerykańskie. Po 20 dolarów, po 50 dolarów i po 100. Czyli była decyzja taka, aby była możliwość każdemu się dołączyć do tej akcji. Pieniądze będą przelane natychmiast, jak będą zebrane, do Centrum Opatrzności Bożej, gdzie będą akumulowane i wtedy będzie, jak każdy kraj już się dołoży, to będziemy wiedzieć, ile każdy dał. Mamy nadzieję, że w Kanadzie będzie właśnie dobra zbiórka i duża zbiórka i będzie okazja właśnie mieć ten konkurs i wykończyć kaplicę. Konkretnie jak będzie wyglądała ta zbiórka? W parafiach polonijnych w południowej Ontario od St. Catharines do Oshawy będzie zbiórka w kształcie cegiełek symbolicznych po walucie 20 dolarów, 50 dolarów i 100 dolarów. Jak ktoś by chciał się przyczynić do tej zbiórki, a mieszka poza południowym Ontario, może włożyć pieniądze na konto, które jest otworzone w Polsce i da możliwość, żeby dołączyć się do tej zbiórki. To wielkie wyzwanie dla Polonii rozsianej po całym świecie, zebranie funduszów na wystrój kaplicy maryjnej w Świątyni Opatrzności Bożej. Szczegółowe informacje plus numer konta podamy Państwu w komunikatach w końcu naszego programu. A ja by chciałam, żeby Państwo podkreślili, że przelew pieniędzy jest z Kanady, że to będzie zaliczone jako część donacji z kanadyjskiej Polonii. Miejmy nadzieję, że i tym razem Polonia kanadyjska wykaże swoją szczodrobliwość i otwarcie na sprawy polskie.